Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa w Pieśniarzach na piątym ogólnopolskim, ogólnoświatowym, ogólnogalaktycznym konkursie o tytuł Pieśniarza Roku. Na początek ustalimy sobie pewne zasady. Ludzie, którzy stają w szranki o ten tytuł, będą występować na tej scenie za mną. Ale jeszcze nie wiemy, w jakiej kolejności. Ja pozwoliłem sobie na przywilej wylosowania pierwszej osoby, która będzie grała na tej scenie, a później ta osoba wylosuje następną. Tak, żebyśmy nie wiedzieli do końca, kto w jakim czasie wystąpi. Czy taka formuła Państwu odpowiada? Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Drodzy Państwo, na początek chciałbym przedstawić szacowne jury. Karol, przypomnij mi, jak ty się nazywasz, bo ja mam bardzo krótkie bardzo krótką pamięć, ale bardzo dobrą. Karol o bardzo długim nazwisku jest wrocławskim rzeźbiarzem. Zgubiłem gdzieś kartkę, na której zapisywałem, dlatego muszę pojechać z pamięci. Ela. Agnieszka. Agnieszka Ellas. 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 Bardzo dobrze, to jest ta formuła. Agnieszka, naprawdę wybaczam. Agnieszka pracuje jako nauczycielka, tak z tego co pamiętam. Prosiła, żeby nie podkreślać. Zeus. Zeus, który dzięki mojej krótkiej pamięci nie będziemy wiedzieli, jak on się nazywa, ale jest on przyjacielem piosenki od dawna, od kiedy pamiętam. No jest założycielem EKT Gdynia. Jednym z założycieli. Donat Kamiński, którego chyba wam przedstawiać nie muszę. Człowiek dusza, człowiek tego miejsca, twórca tego miejsca. Jego syn Antek. Teraz już ciężko powiedzieć, że Antek, Antoni. Antoni też bardzo mocno zakorzeniony w tym naszym środowisku małym. I to już było tak, to? Wszyscy nie, tak? A Dudi, Dudi. Drodzy Państwo, drobny szczegół. Czyli Dudi, czyli Radosław Pielech, gitarzysta, twórca muzyki w zespole Huncwot, z tego co pamiętam. To są osoby, które będą oceniać naszych wykonawców, a na początek zaprosimy Bernta, żeby zaprezentował, żeby otworzył oficjalnie nasz konkurs. Grając na DJ i Doo.